że niedługo będę bardzo bogata. 15 dni później. Przyniosłam ci znaczki, żeby cię chroniły. Jesteś taka miła. Leżę tu już 15 dni, a ty codziennie mnie odwiedzasz. Wyglądasz o wiele lepiej. Czuję się lepiej. Mam dość leżenia w łóżku. Tęsknię za domem, za czujem. A on tyle, żeby zdobyć pieniądze. Co słychać? W porządku. A pani jak się czuje? Mam ochotę stąd wyjść. Tęsknię za domem, moimi rzeczami i czujem. Czy dzisiaj nie przyszedł? Niestety. Kończą się leki, a w szpitalu ich nie ma. Czuj musi znowu je kupić. To drogie leki. I choć Czuj sprzedaje bransoletki i inne rzeczy na plaży, nie zarobi tyle pieniędzy. On i tak się zamartwia. Niech go pani nie prosi o leki. Rozumiem, ale pani nadal jest słaba. Jeśli ma pani wyzdrowieć, musi pani dokończyć leczenie. Mogę nawet umrzeć, byleby tylko mój syn nie cierpiał. Niech pani to zrozumie. Proszę nie mówić mojemu synowi, że potrzebuje lekarstw. O czym chciałaś porozmawiać, Patty? Czy ja się urodziłam w tym domu? Oczywiście. Dlaczego pytasz? Dlaczego nie mieliście więcej dzieci? Niech Balbina przyniesie coś do picia. Zawsze unikasz odpowiedzi. Dlaczego ja nie mam rodzeństwa? Bo bardzo przeżyłam narodziny twojego brata. Czegoś tu nie rozumiem. Mój brat urodził się przed czy po mnie? To były dla mnie straszne chwile. Przechodziłam załamanie nerwowe. Byłam nawet w klinice dla umysłowo chorych. Nie pamiętam dokładnie, kto urodził się pierwszy. Naprawdę ci go ukradli? Tata i babcia mówią, że umarł. Ukradli mi go. Przysięgam. Pewnie było ci bardzo ciężko. Pamiętam, że kiedy byłam malutka, nie zwracałaś na mnie uwagi, bo myślałaś o dziecku, które straciłaś. Opiekowała się mną niania, ale nie pamiętam jej imienia. Sara. Proszę. Cześć. Pamiętasz mnie? Jak się masz, Ricardo? Bardzo dobrze. A ty? Mogę usiąść? Oczywiście. Życie nie jest sprawiedliwe, ale ten gabinet przywołuje tyle wspomnień. Co u ciebie? Co robiłaś przez te wszystkie lata? Bywam tu i tam. Moje życie się nie liczy. Będę z tobą szczera. Potrzebuję pieniędzy. A ty wypiszesz mi czek na 100 tysięcy peso. Słucham? Powiem wprost. Albo dasz mi te pieniądze, albo powiem twojej córce, że została adoptowana. Popełniłam straszny błąd. Patty zaczęła zadawać tyle pytań. Zaplątałam się i powiedziałam jej, że po narodzinach Ricardita nie chciałam mieć więcej dzieci.
I co ona na to? Spytała, kto urodził się pierwszy. Ona czy Ricardito? Strasznie się zdenerwowałam. Musisz bardzo uważać. Patty jest szczęśliwą dziewczyną. I to nie powinno się zmienić. Jeśli pozna prawdę, będzie cierpieć. A mój syn? Myślisz, że Ricardito wie, że jest skradzionym dzieckiem? Myślisz, że ci, którzy go wychowują, powiedzieli mu prawdę? Lupe nie chciała ci tego powiedzieć, ale ja nie zamierzam tego ukrywać. To niemożliwe. Lupe potrzebuje leków, ale ona wie, że nie masz pieniędzy. Muszę zdobyć te leki. Nie mogę prosić Latasa o pieniądze. Muszę jakoś postarać się o forsę. Nie rób głupstw, bo całe życie będziesz tego żałować. Czy tu mieszka pani Guadalupe Tovar? Tak. Dlaczego pani jej szuka? Przyszedłem po meble, które mi sprzedała. Po to przyszłaś? Żeby mnie szantażować? To nie jest szantaż. Dasz mi pieniądze, albo powiem twojej córce, że kupiło się w sierocińcu. Wynoś się. Dasz mi pieniądze, albo zadzwonię do niej. Znam numer telefonu. Nie zadzwonisz. W takim razie... Wynoś się. Nie wyjdę. Zadzwonię. To szantaż. Traktuj to jak chcesz. Nie wierzę. Ja też nie wierzę. Nie chcę cię więcej widzieć. Dziękuję. Ale mylisz się. Będziemy się często widywać. Czego ona chciała? Przyszła mnie szantażować. Rzeczywiście, tu jest podpis mojej mamy. Pani Tovar sprzedała te meble 15 dni temu. Bierzcie stół. Twoja mama sprzedała wszystko, żeby zapłacić za czynsz. Pacjentka zabroniła mi prosić syna o pomoc. Musisz z nim porozmawiać tak, żeby matka się nie dowiedziała. Jeśli nie dostanie tych leków, pojawi się gangrena w nocy. Nie możemy zdobyć tych leków w innym szpitalu? Brakuje ich w całym kraju. Zgłosiłem to w ubezpieczalni, ale nie mają ich na składzie. Więc muszę porozmawiać z tym chłopakiem. Tego się spodziewałem. Pacjentka cierpi na anemię. Straciła dużo krwi w wypadku, a to komplikuje sprawę. I co pan zrobi, doktorze? Potrzebna jest transfuzja krwi. Leki rozszerzające naczynia są niezbędne. Nie możemy tracić czasu. Trzeba ją operować. Może nawet amputować nogę. Witaj, kochanie. Jak się czujesz? Dobrze, a ty? Też dobrze. Pięknie wyglądasz. Czym się martwisz? Myślałem, że może powinniśmy powiedzieć Patty prawdę o jej rodzicach.